Cześć, siedzę sobie dzisiaj i klecę przy tym silniku od trójki i spróbuję wam coś tutaj może pokazać, coś trochę wyjaśnić, jak sobie poradzić ze składaniem góry silnika. Ogólnie na przykładzie WS-ki, ale myślę, że te rady będą tyczyć się również innych demoludów, jak jakieś Romety, MZ-y i inne tam graty. Zacząłem sobie już tutaj działać. Tłok RDI. Jak widzicie, już dorobiłem sobie rowki pod zabezpieczenia bez ząbków. Zabezpieczenia Wossnera nie mają tych ząbków. Za chwilę je pokażę. Dlatego właśnie dorabiamy te rowki, żeby móc sobie podważyć później wkrętakiem. Tu macie Almota, tu macie Wossnera. Ogólnie jeszcze prócz dorabiania tych rowków tutaj, minimalnie fazujemy pierścienie, znaczy ja fazuję. To jest moje jakby z mojego doświadczenia wynika, że pierścienie, które są do WS-ek wszelkich, do rometów, są zawsze, mają krawędzie zawsze ostre. Robicie tutaj minimalną fazę na krawędziach. Trochę z tym GoPro tak do dupy pokazywać, no ale minimalną tutaj fazę robicie na tych krawędziach zewnętrznych od góry i od dołu. W przypadku pierścieni czy niesfazowanych krawędzi tutaj wewnątrz cylindra, czyli okien, czyli tych również dolnych, również okno ssące. Generuje wtedy różne dźwięki i powoduje szybsze zużycie tego wszystkiego. Nie jest to wszystko jakoś mega czasochłonne ani trudne do zrobienia, chociaż przynajmniej sfazowanie tych okien powinno zostać wykonane już w szlifierni po honowaniu. U mnie tego nie zrobili, więc muszę sobie to zrobić sam. Najważniejsze w tym wszystkim jest tak, pasowanie, ale to już tym już zajmuje się szlifierz. Musicie tak dobrać tłok, żeby po szlifie nie powychodziły żadne plamy nad oknami. Najczęściej te plamy wychodzą nad oknem. To akurat coś jest? Nie, syfek jakiś. Najczęściej te plamy wychodzą nad oknem wydechowym. Jest najszersze i tutaj to zużycie zawsze jest największe. Nigdy nie wierzcie w to, że cylinder jest nominalny, to znaczy, że kupuje pierwszy szlif i ten pierwszy szlif wyda. Jeżeli ten cylinder, wiadomo, ma przebiegu 500 km, to pewnie tak. Jeżeli nie ma żadnych rys, to jest to też prawdopodobne, ale jeżeli ale jeżeli motocykl czy silnik ma nastukane 15 tysięcy, 10 tysięcy, 20 tysięcy i nigdy nie miał robionego szlifu, to nie wierzcie w to i nie kupujcie nigdy pierwszego szlifu, chyba że macie taką możliwość, że macie jakieś tam różne tłoki, pierwszy, drugi, trzeci szlif i szlifierza, który ma na to czas i wam sprawdzi. No bo wiadomo, zawsze szkoda tego, zawsze jest szkoda walić od razu na jakiś ostatni czy dalszy szlif. Więc trzeba jakiś sobie znaleźć złoty środek, ale generalnie pomiary tego nie oddają, bo ciężko jest tu wejść tak ze średnicówką, żeby to zmierzyć, a te dołki najczęściej wychodzą w różnych miejscach i tych dołków być nie może. Ja od razu, ten cylinder był nominalny i od razu zrobiliśmy przeskok na R3. Taki tłok po prostu miałem, ale też i nauczony doświadczeniem wiem, że żadne tam pierwsze, drugie szlify najczęściej nie wydają, więc nie traciłem czasu i po prostu sobie tak to zrobiłem, a to nie jest jakiś tam mega rarytas taki cylinder. Jest to w ogóle cylinder oryginalny, jeszcze produkcji ZMD, Alus. Niewspółczesny, gwint jak widzicie jest troszkę już niestety, właściwie gwint właściwie nie istnieje, ale na to akurat mam pomysł, jak sobie z tym poradzić. Tak więc tak, istotne na pewno jest pasowanie tego tłoka. Tanie tłoki typu Almoty, jakieś CX-y pasujecie dużo luźniej, jakieś lepsze tłoki typu Alien, RDI i jakieś inne, nie wiem czy coś tam na razie jest, nie orientuję się teraz czy coś jest konkretnego jeszcze prócz tych tłoków na rynku, ale pasujecie je troszkę ciaśniej, ale wiadomo, wszystko w swoich granicach. Kolejna rzecz to pierścienie, które są nowe i zawsze powinny być od tego samego szlifu, nie powinniście stosować jakichś tam pierścieni na czwarty szlif do spiłować ich i pakować do tłoka i pakować je do cylindra na trzeci szlif, bo one wtedy będą lekko już owalne, nie będą idealnie dopasowane, gdzieś będą po prostu większe, mniejsze przerwy. I teraz istotne jest to, żeby przerwa na zamku tutaj wynosiła między 2 a 3 mm i do tego potrzebujecie szczelinomierz, który gdzieś tutaj oczywiście się zapodział, ale jeżeli jeszcze szczelinomierza nie macie,
Możecie sobie zmierzyć jakąś inną blaszkę, już nie pamiętam jaką ma grubość puszka po piwie. Możecie sobie coś innego dobrać, co ma grubość 0,2-0,3. To jest taka granica, która musi być spełniona. Maksymalne zużycie, maksymalny luz na zamku pierścienia, z tego co wiem, to jest około milimetra. Wtedy już jest pierścień jest już do wywalenia. Jeden pierścień ma luz książkowy, to jest gdzieś 0,25 z tego co mierzyłem, a ten jest troszkę ciaśniejszy i w ogóle widzę, że ta przerwa jest lekko nierówna. Trzeba by ją lekko wyrównać i wtedy będzie wszystko dobrze, bo szczelinomierz wchodzi do mniej więcej do połowy, tutaj mniej więcej do połowy grubości pierścienia, a później już się blokuje. Więc wystarczy tutaj minimalnie sobie tutaj to drasnąć i będzie gites jakimś tam iglaczkiem. Dlaczego to jest tak ważne? Rozszerzalność cieplna powoduje, że to wszystko się przymyka i dobrze uszczelnia. Jeżeli te pierścienie będą za ciasne, może być tak, że po prostu sklinują się i po prostu pękną. To samo tyczy się tłoka. Wiadomo, ciasne pasowanie to też większa temperatura, wszystko jest ciaśnie spasowane. Temperatura rośnie, tłok puchnie i jeżeli jest gówniany, to po prostu złapie, nie? Uszczelka, która była kupiona gdzieś tam kiedyś z jakichś starych zapasów, w ogóle nie pasuje ani średnicą, ani rozstawem. Uszczelka współczesna, wyjęta spod cylindra. No tutaj za dużo tłumaczyć nie trzeba. Grubość zero nic. Tam jest jej miejsce. Wpakujemy sobie uszczelki z gambitu o grubości 0,5 mm i powinno wszystko grać. Tu jeszcze tylko oczyścimy tutaj tą powierzchnię przed montażem i będziemy świrować. Jeszcze tylko tak, w jaki sposób te okna sobie fazujecie. Bierzecie sobie pilniczek typu iglak i sprawa wygląda tak, że po prostu sobie w ten sposób sobie tą krawędź tutaj łagodzicie. Łagodzicie też sobie te boki, łagodzicie też ten dół. Oba okna płuczące też powinny być sfazowane i często też jest tak, że tego dolnego okna, to akurat jest okno podwójne, tego dolnego okna ssącego ludzie nie fazują, no bo po co je fazować, skoro tam pierścienie nie chodzą, ale z drugiej strony powiedzcie, jaki to jest problem odwrócić sobie ten cylinder i machnąć sobie tutaj tym pilnikiem minimalnie i tą krawędź stępić. No warto dla 5 minut, to wszystko i tak oddziałuje. A wszystko jest tak ostre jak brzytwa po tym honowaniu. Wszystko jest naostrzone, więc nie rozumiem takiej oszczędności czasu, ale dobra. To samo patrzycie sobie, czy nie ma jakichś luźnych tutaj nadlewików, jakichś gówien starych, jakichś kawałków uszczelki, silikonów tu w kanałach płuczących, tak samo tu w karterach. Kanał wydechowy też sobie możecie wyczyścić z nagaru, no bo jakieś polerki, nie polerki, to już wszystko jak uważacie, ale przynajmniej oczyścić go sobie z tego nagaru, z tego całego syfu. Przygotowane do złożenia, uszczelka, założony tłok, założone zabezpieczenia. I teraz jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Jak zakładacie te zabezpieczenia, nie? Jak zakładacie te zabezpieczenia, to nacięcie, przerwa powinna być u góry lub na dole. Nie może być na bokach. Z tego względu, że zabezpieczenie założone w ten sposób, jak pracuje góra-dół, to sprężynuje, ściska się i jest możliwość wypadnięcia. Nawet ostatnio był taki przypadek na grupie, widziałem, gość dodał, że założył zabezpieczenia w taki sposób i za chwilę tłok wysyłał na reklamację. Zabezpieczenia powinny być założone w taki sposób lub w taki sposób. Wtedy ta siła odśrodkowa nie oddziałuje i nie ściska ich i nie powoduje wypadnięć. Zakładam w takim razie cylinder, smaruję to wszystko jeszcze olejem, smaruję gładź olejem, kanał wydechowy został wyczyszczony, krawędzie wszystkich okien zostały sfazowane. Góra w końcu gotowa, poskładana, jest jakieś sprężanie nawet. Nie idzie, kurna, odpycha, nie idzie obrócić, no ale dobra, jest ok. Tłok w cylindrze chodził płynnie, wszystko spoko, jest wrzucona uszczelka, wszystko jest dokręcone. Odwracam teraz silnik i biorę się za te sprzęgło i będziemy myśleć powoli już o jego montażu do ramy.